Dzień dobry, moi drodzy. Lecimy na lotnisko. Jesteśmy na lotnisku. Nawet jest spoko z czasem, ale jest bardzo wietrznie i słuchajcie, jest zimno. Jesteśmy ubrani nieadekwatnie do pogody. Jesteśmy nawet, słuchajcie, trochę za wcześnie. Nie wiem, jak to się wydarzyło, to jest jakiś przypadek. Ale jest strasznie zimno i strasznie wietrznie. I mam nadzieję, że nie będzie opóźnień, bo teraz jest plaga opóźnień. Muzik dla dzieci. Pierwszy raz w ogóle się z czymś takim spotkałam. Kupiliśmy, bo stwierdziliśmy, że może Edzie się obudzi i będzie głodny. Mamy co prawda dla niego owoce, pancake'i, które zrobiliśmy w domu, ale on bardzo lubi takie musy owocowe, więc spoko. Powiem wam szczerze, że nawet miałam przygotowane dla niego, żeby wziąć z domu, ale zapomniałam, także spoko. A nasz Bączek sobie śpi. Zrobiliśmy mu w samolocie taką jego rutynkę. W sumie nawet tam poszło całkiem nieźle, co? Co? Że szybko zasnął Edzio. Podusia. Mizianko, no. Edek ogólnie jak śpi, to ma otwarte oczy, bo on ma oczy po mnie. Ja też jak śpię, to mam otwarte oczy. I Juri jak zaczął ze mną być, to było dla niego takie mega dziwne. I on cały czas myślał, że ja nie śpię, tylko się na niego patrzę. Przyjechaliśmy wczoraj do hotelu bardzo późno. I dzisiaj zaspaliśmy wszyscy na śniadanie. Jest 11. Idziemy właśnie na recepcję zapytać się, czy jest opcja, żebyśmy dostali troszeczkę inny pokój, dlatego że ten jest na samej górze tego wzgórza. No i tak, wiecie, pod kątem metka myślę, że może być tam niewygodnie. Tutaj, słuchajcie, mamy morze. A tutaj jest naprawdę mega stromo. Spadek jest strasznie duży. Więc chyba wolimy zrezygnować z Ocean View. Ale jednak być gdzieś niżej, z uwagi na Edzia. Ale muszę wam powiedzieć, że sam hotel wydaje się być przepiękny. Jeszcze tak właściwie nigdzie nie byliśmy, ale wczoraj recepcja przepiękna. Widok z okna również, chyba ten basen też jest ekstra. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o wózek, to mieszkanie na górze, no tak wiecie. Zaraz zapytamy, czy jest opcja, żeby być gdzieś niżej. Słuchajcie, jest bardzo, bardzo stromo. No ale jak sama nazwa wskazuje, hotel nazywa się Elios Hill. Więc ja też czytałam opinię i dużo ludzi właśnie pisało, że jest na wzgórzu, więc jest stromo i wszędzie trzeba daleko chodzić. Ale rekompensują to widoki. Pokój będziemy mieć zmieniony jutro. Dzisiaj niestety nie jest to możliwe, ale pan wykazał się naprawdę dużym zrozumieniem. Powiedział, że też ma dziecko, rozumie i że faktycznie ten spadek jest dosyć duży. Wiecie, ja nawet tak się wystraszyłam, że Edek po prostu mógłby zacząć biec i się potknąć i spaść. A my właśnie idziemy sobie zrobić obchód po hotelu. Tutaj widzimy, że jest boisko do kosza, siatki, nogi, do wszystkiego w jednym. Tutaj, słuchajcie, jest restauracja, która wygląda naprawdę pięknie. Podobno tu jest w ogóle pyszne jedzenie. Nie będę tak ludzi po chamsku nagrywać, ale jest tutaj basenik. A tu jest jakaś strefa, słuchajcie, dla dzieci. I właśnie idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Taki mini aquapark. O Jezu, jaka super zjedzenie, zobacz! Słuchajcie, zjedliśmy lunch, był przepyszny. Jedzenie tutaj jest naprawdę dobre. Nie nagrywam dużo hotelu, bo słuchajcie, jest bardzo dużo ludzi, więc nie chcę po prostu nagrywać ludzi. A teraz przeszliśmy się na spacerek. Nasz hotel znajduje się tam, o mniej więcej tam. Idziemy na plażę, od razu nagrać kilka ujęć. Dziulek poszedł spać, a my mamy plan, żeby nagrać ujęcia naszych perfumów w wodzie. Także idziemy teraz szybko to zrobić, korzystamy z tego, że Edek śpi. Zabraliśmy w ogóle ze sobą wózek Koja, dlatego że Edek woli spać w koi niż w takim normalnym wózku spacerówce. W koi potrafi przespać nawet 2 godziny, a w spacerówce zazwyczaj po prostu budzi się po godzince. Zmoczyłam jeszcze moją koszulę i trochę Edka przykryłam tą mokrą koszulą. Chociaż powiem wam, że jak na Grecję to naprawdę jest spoko. Ostatnio jak byliśmy na Rodos, to było wiele goręcej. Szukamy teraz jakiegoś zejścia na plażę, ale na razie wszyscy tutaj mają domy po prostu. Jurka je winogrona z drzew. Za mało wody jest. No, jest bardzo sucho. Słodziutkie, pyszne.
próbujemy zejść na dół, ale właśnie na mapie widziałam, że jest to Meltemi Beach, to jest taki beach bar i plaża. I idziemy tam. No droga jest taka, powiem wam, bardzo prowizoryczna, ale damy radę. Ma to też, słuchajcie, swój urok. Idealny spacerek sobie zrobiliśmy po lunchu. Ja kocham być w Grecji, bo w Grecji tak jak nigdzie zdrowo jem, ponieważ jest tutaj wszystko to, co uwielbiam. Zjadłam sobie grillowaną rybkę, tzatziki, warzywa i jestem przeszczęśliwa. Trzeba kawałeczek zejść po schodach, ale uda się to. Jesteśmy. Tutaj, słuchajcie, już tak typowo grecko. Tutaj, słuchajcie, jest Muzeum Wina i Winogron. Znaleźliśmy naprawdę piękną plażę. Tutaj, zobaczcie, jest w ogóle taka plaża, ale no za dzień tutaj nie będziemy wchodzić. Ale tam dalej, zobacz, są piękne kamyczki, myszko. Mamy naszą butelkę i lecimy zaraz nagrywać. A ja przy okazji chyba wskoczę do wody, bo wygląda fajnie. Tylko nie mam butów, cholera. Zobaczcie, jest tutaj taka kolejka, która zabiera ludzi na górę. Myślę, że ona bardziej tutaj jeździ w formie atrakcji, bo jak z tego co zauważyłam, to wszyscy meleksami. Wzięłam ze sobą komputer i zaraz będziemy gdzieś chcieli usiąść. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś ustronne miejsce i chwilę popracować. Jeżeli chodzi o takie nasze pierwsze wrażenie, to na pewno ten hotel jest przepiękny, jeżeli chodzi o architekturę, wystrój. Widać, że wszystko jest nowe i piękne, ale słuchajcie, oprócz tego zauważyliśmy już kilka rzeczy, które moim zdaniem powodują, że ten hotel nie powinien mieć 5 gwiazdek, ale o tym powiem wam może trochę później, jak chwilę tu pobędziemy. Mieliśmy takie przemyślenie, że po prostu w Grecji jest tak, że żeby naprawdę w Grecji hotel miał 5 gwiazdek i żeby to było takie, wiecie, prawdziwe 5 gwiazdek, to on będzie kosztować naprawdę jakieś już totalnie odklejone pieniądze, za które można byłoby zrobić sobie super wakacje gdzieś o wiele, wiele dalej. A tak, to we wszystkich tych 5-gwiazdkowych hotelach w Grecji zawsze coś jest nie tak. I to są mniejsze bądź większe rzeczy. Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I jakby mi ktoś kiedyś powiedział, że ja będę myła włosy wieczorem i będę chodziła spać z takimi pięknymi włosami, to bym nie uwierzyła. Ja, słuchajcie, kiedyś potrafiłam iść spać z mokrą głową. Naprawdę. W ogóle kiedyś robiłam dużo rzeczy, które nie wpływały dobrze na kondycję moich włosów, na szczęście. Ten etap za mną. Zmieniłam kilka rzeczy i uważam, że bardzo korzystnie wpłynęło to na moje włosy. Słuchajcie, ja sobie zrobiłam właśnie maskę, moją ulubioną maskę z Veolia Botanica. To jest wygładzająco nabłyszczająca maska laminująca do włosów Make Me Shine. Nie wiem, które to już jest moje opakowanie, ale myślę, że na pewno z trzecie. Zrobiłam sobie ją tak troszeczkę na dłużej przed wyjazdem i stwierdziłam, że zabiorę ją też tutaj, dlatego, że naprawdę po niej włosy są jak tafla i na jutrzejsze nagrywki będą wyglądały przepięknie. Mam nadzieję, że coś tam na tych przybitkach mi się udało nagrać. Ja nałożyłam ją po prostu jak odżywkę, dlatego że ją możecie stosować na różne sposoby. Możecie ją nakładać po prostu jak odżywka do włosów. Natomiast jeżeli chcecie uzyskać efekt jak po laminacji i naprawdę jest to dokładnie taki efekt jak po laminacji, ja mam po prostu włosy serio, jakbym wyszła od fryzjera. Zobaczcie, w ogóle nawet teraz ja tylko włosy wysuszyłam, ja nie użyłam w ogóle prystownicy. Nie mam nawet ze sobą, mam tylko swoją suszarkę i zobaczcie, jakie te włosy są piękne i gładkie. I to jest właśnie efekt po tej masce. Jak w ogóle macie włosy, które się puszą albo na przykład są trochę zniszczone, to ja myślę, że to będzie produkt, który dużo, dużo u was zmieni. Ja żałuję, że ja go nie znałam, jak byłam blondynką. Ostatnio też jedna z was zapytała mnie, czy tę maskę mogą używać kobiety w ciąży. Słuchajcie, linia trychologiczna Veolia Botanica jest naprawdę bezpieczna, oprócz tego, że jest skuteczna oczywiście i mogą ją stosować kobiety w ciąży i kobiety karmiące. Nie ma tutaj parabenów, silikonów, SLS,
to są produkty wegańskie. Jeżeli chcecie uzyskać ten efekt jak po laminacji, no to wtedy nakładamy na dłużej i najfajniej właśnie takim szerokim grzybieniem sobie wczesać tę maskę we włosy. W mojej wieczornej pielęgnacji użyłam również dzisiaj tych dwóch produktów. Tutaj mam tonik, to jest tonik Build Me Up i Creme Repair by Night. W ogóle to chyba o tym toniku mówiłam Wam jakiś czas temu, jak byliśmy na wakacjach. To jest tonik odbudowujący z ceramidami, z kwasem hialuronowym. Do tego krem z ochroną lipidową Second Skin. Ja Wam już też mówiłam o tym, że ja od jakiegoś czasu właśnie stosuję taką pielęgnację, która ma zadanie odbudować barierę hydrolipidową skóry, ochronić ją. I naprawdę odkąd właśnie zmieniłam trochę pielęgnację pod tym kątem, to mój trądzik się mocno wyciszył. No teraz akurat jestem w takim położeniu, że coś tam na tej twarzy jest, ale nadal jest to nieporównywalne do tego, co było. I znowu chcę Wam zwrócić uwagę, że jeżeli borykacie się z trądzikiem, to naprawdę może warto właśnie zadbać o barierę hydrolipidową skóry, wzmocnić ją troszeczkę. Ponieważ jak skóra ma naruszoną tę barierę, to naprawdę jest to dosłownie moment, żeby na buzi pojawiały się różne rzeczy. Niechciane rzeczy. Także pamiętajcie, że jeżeli coś takiego jest i stosujecie przeróżne produkty, zabiegi i nic nie pomaga, oczywiście badania i warto sprawdzić, gdzie leży przyczyna od środka, ale często jest to trudne i mówię to na swoim przykładzie, że naprawdę często bardzo ciężko jest zweryfikować, od czego nam się dzieją takie rzeczy. A jak wzmocnimy barierę skóry, to naprawdę skóra będzie bardziej odporna po prostu na powstawanie niedoskonałości. Ja w ogóle ten tonik bardzo lubię też dlatego, bo on jest jak mleczko. W ogóle jak nakładacie go na buzię, to macie wrażenie, jakbyście nałożyły serum. On ma naprawdę taką super mleczną konsystencję, zobaczcie. I pokażę Wam tutaj na ręku, ale jak nakładamy go, to jest takie uczucie, jakbyśmy nakładali jakieś super serum na twarz. Moim zdaniem on też będzie świetny na wakacje, dlatego że on też fajnie buzię koi i łagodzi, także po ekspozycji na słońce jak najbardziej. I słuchajcie, idealne połączenie to jest ten tonik i krem Repair by Night. Ten krem po nałożeniu na skórę otacza buzię taką warstwą ochronną. Na skórze tworzy się taka nieprzepuszczalna powłoka, która zapobiega utracie wody. Ten krem po prostu jest taki, ja bym go nazwała treściwym. O, jak budzimy się rano, to naprawdę czujemy się tak, jakbyśmy całą noc mieli super maskę na buzi. I moim zdaniem te dwa produkty idealnie się uzupełniają. Ja, słuchajcie, oprócz tych trzech produktów z Woli jeszcze oczywiście wzięłam krem pod oczy w wersji Glam, mój ulubiony, bezkonkurencyjny, kocham, naprawdę używam cały czas. Proszę bardzo, żeby nie była gołosłowna, w ogóle na wakacjach to on mi zastępuje makijaż, serio. Ten efekt jest przepiękny, zresztą wielokrotnie Wam pokazywałam, naprawdę to jest produkt 10 na 10. A kod, kochani, jest dla Was aktywny, kod EWA20. Także wszystko wrzucam Wam oczywiście do opisu tego filmu. Ja Wam życzę udanych zakupów, a my widzimy się jutro. Za chwileczkę zmieniamy pokój. Właśnie, zrobimy room tour, bo nie zrobiliśmy, bo było późno, a teraz już jest bałagan standardowo. Ale za chwileczkę zmieniamy pokój, także będziemy o wiele bliżej życia hotelowego, basenu, restauracji i tak dalej. Bo powiem Wam, że ja mam zakwasy, czujecie to, w tyłku. Ty też masz, czy tylko ja mam? Ja czuję, ja łydki czuję. Tyłek to bardziej schodzenie niż wchodzenie, pamiętaj o tym. To, że mam zakwasy, to może świadczyć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, że jestem w tragicznej formie, że mam zakwasy od wchodzenia pod górę i schodzenia w dół. A druga rzecz jest taka, że naprawdę jest stromo. Ja, słuchajcie, jeszcze w międzyczasie dzisiaj montuję film, ale też ogarniemy remont. Muszę właśnie zaraz wybrać w ogóle tapetę i dowiedzieć się o pomiar wykładziny. Także, moi kochani, działamy. Nie mamy trochę ogóle... taki do mnie do Poznania. Był no, taki bo my kiedyś. Wrócimy, nie będziemy wiedzieli, co się dzieje. Ciekawe, co skończą. Ja dzwoniłam do pana od karniszy. A zobaczymy. Ciekawe, ciekawe jest to. Schowałam się tutaj przed słońcem, hałasem i tak dalej. I siedzę od jakichś dwóch godzin przy kompie. W tym samym czasie chłopaki poszli do naszego starego pokoju, żeby nas szybko spakować. Tak właściwie to się nie rozpakowywaliśmy. Ponieważ dzisiaj zmieniamy pokój, bardzo się z tego powodu cieszę, bo naprawdę no bałam się mega, jak Edek wychodził sam z tego pokoju, bo no wystarczyłoby, żeby się delikatnie potknął i mogłoby się to skończyć tragicznie. Ogólnie
te pokoje na samej górze, na wzgórzu, one są obok takiego basenu, który jest adults only. Więc sam pan po prostu powiedział, że faktycznie starają się tak lokować gości, żeby goście bez dzieci byli tam na górze. No ale widocznie tak się u nas złożyło, że no po prostu nie było innego pokoju na ten dzień. Natomiast na szczęście udało się tak, że jest dla nas nowy pokój. Pokój tutaj niedaleko tego basenu, gdzie Edek również może korzystać. Są plusy i minusy takich rzeczy. Na pewno dużym plusem jest to, że jednak się chodzi i ogólnie nigdy mi to nie przeszkadza. Jak byliśmy na przykład w Omanie, to tam teren był naprawdę duży i żeby przejść z jednej restauracji do drugiej, czy tam z pokoju do restauracji, to faktycznie trochę się szło, ale to zawsze było dla nas na plus. Zawsze jest jakaś aktywność fizyczna i więcej kroków. No ale jeżeli chodzi o to, co się dzieje tutaj, to jednak naprawdę jest tu stromo i po prostu uważam, że dla takiego dziecka biegającego jak Edzio nie jest to zbyt bezpieczne. No a dla nas to nie jest po prostu wygodne, bo słuchajcie, wyjść tam na górę z wózkiem to no męcząco. Ej, ostatnio jak nagrywaliśmy coś z Grecji, to ktoś mi napisał komentarz, że nienawidzi jak cykady wydają ten dźwięk. To są cykady w ogóle? Dobrze mówię? Więc jeżeli oglądasz mnie, ta osoba, to wybacz cały film. A ja sobie tutaj siedzę, niedaleko restauracji. To jest w ogóle takie miejsce, gdzie sporo ludzi siedzi przy komputerze i coś tam sobie robi. Wypiłam już jedno frappę, ale powiem wam, że to frappę tutaj to jest po prostu taka siekiera. Poprosiłam pierwszego dnia o americano na lodzie i nie dałam rady go wypić. Ja, naczelny kawosz, nie dałam rady wypić tak mocnej kawy. Poprosiłam panią, czy mogłaby dać mi mleka. Serio, jest bardzo, bardzo mocna, ale też bardzo pyszna. Odebrałam właśnie kartę do nowego pokoju, także idę tam. Chłopaki są na górze i czekają, aż ktoś przyjdzie i przywiezie nasze rzeczy. Nasz pokój prezentuje się tak, jest identyczny jak poprzedni pokój. Mamy bardzo duże łóżko, piękne lustro, tutaj mamy szafę. Tutaj jest wejście do łazienki. To jest generalnie pokój trzyosobowy, więc tutaj jest normalnie łóżko. A tu jest łóżeczko dla Edziulka. Mamy nawet identyczne lustro jak w poprzednim pokoju. Już sobie zdążyłam w tym lustrze, słuchajcie, zrobić zdjęcie. I zobaczcie teraz, tutaj mamy balkonik. A tam już jest basen, tutaj jest restauracja, mega fajnie. Tak wygląda łazienka, prysznic, tutaj umywalka. No taki wiecie, klasyczek, uważam, że pokoje są tutaj naprawdę bardzo ładne. Ogólnie, słuchajcie, hotel jest naprawdę przepiękny i bardzo się cieszę, że to tutaj przylecieliśmy. Wybór nie był taki łatwy, naprawdę nie był taki łatwy i też w ogóle nie było dużego wyboru. Ale myślę, że to była fajna decyzja. My już sobie tu obczailiśmy na terenie hotelu, gdzie będziemy robić zdjęcia. Także my jutro wstaniemy i bierzemy się za pracę. Taką już stricte komo, po co tutaj przylecieliśmy. Dzisiaj właściwie cały dzień ogarnialiśmy inne rzeczy. Także nawet nie było kiedy zrobić niczego i Edka drzemka nam zleciała po prostu tak. Niezwykłą w ogóle przyjemność sprawia mi robienie recenzji hotelowych. Myślę, że jestem dobrą osobą, dlatego że ja zwracam uwagę na wiele rzeczy i też czasami się po prostu przyczepiam do różnych szczegółów, co uważam, że jest akurat w tym wypadku całkiem spoko. Także na pewno po całkowitym pobycie powiemy wam plusy i minusy, być może będziecie chcieli tutaj przylecieć. Jest pięknie, ale ja już mam kilka swoich ale. W każdym hotelu są zawsze jakieś minusy i ja, nawet jak mamy współpracę z Vacation.pl, to zawsze wam również w tych minusach mówię. Bo wychodzę z założenia, że dla jednego to może być minus, a dla innej osoby to nie będzie minus. I tak naprawdę to są bardzo indywidualne sprawy. Także powiem wam tutaj również, to nie jest współpraca jak coś, ale tutaj również powiemy wam o plusach i minusach. A teraz czekam na chłopaków, rozpakowujemy się i idziemy chyba na aquapark, żeby Edzie sobie jeszcze pokorzystał z tego dnia. Zrobiłam sobie już herbatkę. Też tak macie, że jak jest wam gorąco, to lubicie wypić herbatę. Bo ja serio naprawdę lubię i zawsze jak wypiję ciepłe, to po prostu mi lepiej. Picie herbatki zawsze mi się kojarzyło z takim, wiecie, że babcie, takie starsze panie piją sobie zawsze herbatkę po obiadku i tak dalej. Ja teraz sama tak robię. Nie zabrałam swojego rumianko z Polski. Myślałam, że może tu będzie, ale niestety jest tylko zielona herbata. Także żyję tydzień bez rumianku. A ja właśnie sobie uświadomiłam, że ja dzisiaj to tak właściwie założyłam ten kostium. Nie wiem po co, bo ja nawet nie byłam ani na basenie, ani na żadnym leżaku. Nic. Ale powiem wam, że to może i dobrze, bo wczoraj dosyć mocno mnie słońce złapało na tym spacerze. Mimo tego, że byłam posmarowana, to naprawdę bardzo się opaliłam, więc w sumie taki jeden dzień przerwy od słońca myślę, że dobrze zrobi mojej skórze. A, kocham cię. Słuchajcie, siedziałem
z Edwardem na górze, mama montowała i mieliśmy taką sytuację, że akurat pakowałem czy coś tam i Edzio, słuchajcie, stanął przed lustrem, spojrzał się na siebie i powiedział, a kocie. Bo Edzio nie mówi, kocham cię, tylko a kochcie. Edziu. Edziu? Edziu, tak? Żegnamy się chyba, co Edek? Pa, pa, widzowie. Pa. A powiesz, kocham cię? Gość. Papa.